To jest zupełnie nowy tryb. Jest to tryb PvP i mamy tryb derby. Także jest to coś nowego. Nie było tego w The Crew 2 jeszcze. Wiemy, że jest... To się nazywa tutaj PvP... Znaczy w grze nazywa się to Live Battle, tak? Ale to wiadomo, że to jest granie przeciwko innym graczom. Mamy 30 nowych zadań, rozsianych po całym obszarze USA. I no, najważniejsze jest to właśnie PvP. I teraz zastanawiacie się, jak wygląda Demolition Derby. Demolition Derby wygląda tak, że walczymy nielicencjonowanymi samochodami i jest to naprawdę bardzo fajny tryb. Jeśli graliście w GTA Online w tryb Sumo, to to jest coś bardzo podobnego. Jak ja testowałem to w wersji beta, takiej wcześniejszej, to niestety kolizje były wyłączone podczas tych zawodów PvP, co mnie bardzo smuciło niestety. Tak, i tutaj widzę, że też chyba kolizje są wyłączone. Bo jeśli tak, to no słabo będzie. I tu mamy wyścigi, i tu mamy zawody, spośród których będą losowane, nie? Okej, coś mi chyba znalazło. Dobra, coś mi znalazło, wylosował się wyścig. I teraz tutaj powinniśmy móc jakoś wybrać kolizję, nie? Ja bym chciał to włączyć. W The Crew 2 można było sobie głosować, czy wyścigi mają mieć kolizję, czy też nie. A tutaj widzę, że takiego głosowania nie ma, więc zastanawiam się. Demolition Derby bez kolizji? Nie no, Demolition jest z kolizjami i naprawdę kozacko to wygląda, zobaczycie. Dobra. Już startujemy, kurczę, bardzo szybko. Kolizje są chyba wyłączone niestety, więc no... słabo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, wyłączone są. Widzicie, gracze przez siebie przenikają. No, mega słabo to wygląda. Mam nadzieję, że w przyszłości jakoś to da się, będzie da się włączyć. Bo na wyścigach wolałbym jednak mieć kolizję. Chociaż dużo graczy w Fordzie narzeka, nie? Au. Chciałem stanta zrobić. Nawet nie ukończę. Piernicze. No i to słabo to wygląda, nie? Bo nie ma kolizji w ogóle. Ale z drugiej strony też ludzie się nie spychają między sobą. Więc ma to swoje dobre i złe strony. Jedna osoba się pytała, jaka gra jest dobra na ten... Na PS4, no to w The Crew jest całkiem fajną ścigałką, nie? Tylko zobaczcie, nie możemy sobie tutaj wybrać, żeby kolizje były włączone, ani nie możemy ruchu ulicznego włączać. W jedynce to można było, a tutaj widocznie to jeszcze, tego jeszcze nie ma, nie? Dobra, P1 w akcji. Wszyscy się rozbili, łącznie ze mną. Ej, ale ten samochód skręca. Bardzo dobrze. O rany, no chyba spadają mi FPS-y dosyć mocno. Wiecie? Jak wąsko, uwaga. Ty, płacz! Co to za... ale... straszne spadki FPS-ów miałem, takie przycinki spowolnienia gry, nie wiem co to było. Wy też to widzicie na streamie? Nieprzyjemne dosyć. O, teraz na przykład tak szarpie tą grą, nie? Może ustawienia graficzne zmniejsze, jak myślicie? Może mi grafika trochę szwankuje. Wow, 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 wow! Co? Ej, tu chyba stunty można robić w tej grze. Spoko. Widzicie, że trochę laguje, nie? I słońce mocno daje też. Aha, bo ja mam rozjaśnioną dosyć mocno grę teraz.
Bo z kolei jak jedzie się w nocy w tej grze, to totalnie nic nie widać. Światła, reflektory samochodów nie oświetlają totalnie nic. Więc no, rozjaśniłem sobie grę, żeby załatwić ten problem. Raz na zawsze. Ty, jak oni w ogóle kokszą. Teraz można zobaczyć poziom, nie? Teraz mogę zobaczyć poziom tych innych graczy, jak oni cisną. Tej pojedynki jakoś specjalnie nie ulepszałem. Ale kurczę, i tak bardzo szybka jest, więc no nie wydaje mi się, żeby aż tak słabo sobie radziła. Adam Małysz w The Crew 2, no no. Patrzcie, 400 km na godzinę i to tak lekko. 430, co się stało? Widzieliście to? 430 tak nagle. Chyba mi ten strumień aerodynamiczny złapało. Dziękuję za donate, ale nie mam jak przeczytać teraz. Pączek, dziękuję ci bardzo za 50 zł, dziękuję ci Pączku, dziękuję ci bardzo. Przeczytam na pewno po wyścigu. Ty, bo ja drugi jestem. O kurde. Po trawie pojechał motocyklem ścigaczem. No powiem wam, że kozacko to wygląda, jak tak teraz na to patrzę. Tylko, no fajnie by było jakby... Znaczy przenikanie może nie jest takie złe, ale żeby te pojazdy nie były takimi duchami, nie? Nawet 10 mniej by nie pomogło. Masz zbyt małego skilla w The Crew 2. No, ej, bo ja mało gram w The Crew. Średnie. Głębia ostrości, średnie. Rozmycie ruchu sobie tylko wezmę wysokie, bo to jest fajne. Co Angelika dostała na Świętego Mikołaja? Pączek, niedługo będzie ten. Niedługo będzie film na ten temat. Także... Oj, teraz to... Ej, dobrze wygląda tam. Jest okej. Okay. Mi zawsze zależało na tym, żeby gra chodziła płynniej, nie? Niż tam na jakichś maksymalnych ustawieniach. O, samochody wszystkie zniknęły. Także teraz powinno być spoko. 3000 FPS-ów mam teraz chyba. Teraz lepiej jest, nie? Jest zdecydowanie płynniej. Trochę tam czuję, że są jakieś przecinki, ale może to jest lepiej ze względu na to, że jesteśmy blisko wody, a blisko wody zawsze te FPS-y były na dobrym poziomie. Mam nadzieję, że się wczyta. O, wczytało się, dobra. No i teraz to tak. Kurde, jaka grafa. Teraz to można grać. Zaraz, o tutaj, o kurczę. You're behind now, but we'll laugh about this after your comeback. Whoa, 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 whoa! Ej, podoba mi się grafika? Taki Counter-Strike trochę, nie? A tam, narzekacie, dobrze jest. Tak, także ja się pobawię tymi ustawieniami graficznymi i na następny raz, jak będziemy sobie grali, to na pewno będzie lepiej to wyglądać. A teraz zależy mi, żeby to po prostu działało dobrze. O kurde. O kurde. O kurde, co tu się dzieje? Co to tam latało? Jakie wyścigi, ty. Ej, i tak się delikatnie przecina. Wow. Jednego wywaliło. Okej, to teraz mogę spojrzeć, w którą stronę jechać. Chyba na wprost najlepiej. Fizyka nie istnieje. No. To jest grze... Ja myślę, Grzecho, że to jest sam raz gra dla ciebie. Wiesz? A ty lubisz takie gry, nie? Jedziesz samochodem, hamujesz, jedziesz samochodem 400 na godzinę, hamujesz na zakręcie. Bokiem wchodzisz przez
Nie wiem, jak to nazwać, no. Ale o, wiecie co? Ta gra mi przypomina troszeczkę prowadzenie samochodów w Mafii 2. Mafii 3, o, Mafii 3. Mafia 2 jeszcze jakoś tam te samochody się prowadziły. Ale Mafia 3 to był taki mój... To była chyba jedna taka z lepszych gier, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu. Wszyscy trzeba wiedzą, o co chodzi. Kto grał tam w Mafię. Trójkę. Jak tam samochody się świetnie prowadzili. Śmiać mi się chciało, jak w pewnym momencie dodali do Mafii 3 możliwość tuningowania. Oh, shit. Wow, coś się stało. Możliwość tuningowania tych samochodów, nie? Tylko nie wiem po co, skoro nikt nie chciał tym jeździć. Właśnie ja lubię takie symulacje. No, bo to jest gra symulacyjna. Ja myślę, że tutaj twórcy The Crew 2 bardzo wzorowali się na Assetto Corsa chociażby, albo na Dirt Rally, gdzie tamte gry są takie dość symulacyjne. I zrobili taką, trzeba przyznać, prawdziwą symulację. Ja bym się ośmielił tutaj nawet grać na kierownicy, gdybym miał. Zdążę czy nie? 3 sekundy to kupa czasu. Jest! W ostatniej sekundzie zdążyłem. Szczególnie te skoki. No! Dobra, ciśniemy Regero. O kurde. Jak się dziwnie jeździ. Znaczy dobrze się jeździ, bo to jest gra symulacyjna. To jest prawdziwa symulacja. Tak. Ja chyba nie będę zwiększał tej grafiki. Bardzo podoba mi się ta płynność. Ja bym to tak zostawił. Dobrze jest. Ej, wiecie jak ja jeżdżę w tej grze? W ogóle nie puszczam gazu. Cały czas gaz do końca. Na zakręcie ręczny. Ale ta Regera ma buta, nie? Powyżej 200 km na godzinę zwłaszcza. Trzeba przyznać, że całkiem fajnie brzmi. Wow! Co się stało? Czemu mnie tak wybiło? A, bo... Kurde, zapomniałem. W symulacjach tak jest trochę, bo tutaj jest takie... Jak w ścianę uderzysz, to jest jak w prawdziwości. O, widzicie? Nie to co w Fordzie, o! Ty się zatrzymujesz! Nie to co w Fordzie, że ten... Że możesz wallride robić. Wybiło, bo to symulacja. No tak! Wy się śmiejecie, ale to prawda! Ja się tylko zastanawiam, bo Regera tutaj rusza... Regera tutaj ruszyła tak na samym początku, równo ze wszystkimi tymi... super samochodami typu Huracan i tak dalej. Podczas gdy ona start, sam start od 0 do powiedzmy 60. To nie jest jakiś kozacki, nic nie widziałem w tym tunelu totalnie. A ona powinna dopiero później, nie? No, symulacja to jest.